Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Krwi i Wina na moim kanale. No i jest to już prawdopodobnie ostatni odcinek z tej bardzo długiej misji Rycerz do wynajęcia, więc będzie też najdłuższy z tych wszystkich odcinków właśnie z wykonywania tej misji. Bo mam dzisiaj do wykonania aż 5 kontraktów Kameriusa, a do tego wszystkiego będę jeszcze jechał w tym odcinku po nagrodę. A więc odcinek naprawdę długi powinien wyjść. O nie, błędny rycerz, on na pewno zginie. Za każdym razem on ginie. Udało się tym razem, niesłychane. No, można było sobie jeszcze kupę rzeczy stąd wziąć, no, szczęście. No i dobra, idę w następne miejsce. No to pierwszy kontrakt poleciał super szybciutko. Jeszcze tylko 4. Kasy powinienem sporą sumkę odebrać jeszcze dzisiaj za to. Widzę, że chyba na ten zamek będę najeżdżał. Z grasantami. Dobra, jeden już zabity i teraz lecimy na całą resztę. No, to poważna bitwa. Dobra, ładnie idzie. Jest to oczywiście banalnie proste, bo mam chyba 10 poziomów więcej niż powinienem mieć, robiąc tą misję. Geralt po prostu się stał tak potężnym. O, już wiedzą o mnie. Ale pięknie ich miażdżę wszystkich. Niemożliwe to, co tu się dzieje. Jeszcze zjem jedną kanapkę i teraz mam w ogóle umiejętność, że 20 minut mi się regeneruje życie po jednej kanapce. Szkoda, że jeszcze nie mam na tym mieczu tego odległego młynka i chyba sobie go tu zrobię. Ale ich tu jest. Dobra, młynek. No i młynkiem teraz robię miastkę totalną. Ale rzeź. Czegoś takiego to tu jeszcze nie było. Naprawdę na sam koniec serii jest największa rzeź. Geralt już po prostu stał mocarnym, przepotężnym wiedźminem. Nie wiem, czy był jakiś potężniejszy wiedźmin. Ale jeszcze rzeczy sobie pozbieram z nich wszystkich. Dobra, niestety nie, muszę wywalić. Jednak te bronie, co mam od nich. Chciałem sobie to posprzedawać, ale niestety... O, mam jeden punkt, dobra. To zrobimy coś takiego, że ja kupię taką świetną umiejętność, którą jeszcze tutaj dojrzałem. Tylko co to było? To o! O 60 zostaje zwiększony udźwig. Świetna umiejętność, muszę ją koniecznie sobie tu gdzieś wsadzić. To nie, bo to jest dobre. Młynek na pewno nie. To na pewno nie. To na pewno nie. Powoduje efekt krwawienia, to też nie. Igni nie. Sugestia nie. Moc igni, chyba to, bo to jest na razie na słabym poziomie. Dobra. Mam udźwig 220. No i teraz mogę pozbierać tego kupę. I potem sobie spokojnie to sprzedać u jakiegoś handlarza bronią.
Świetnie, ten Ludźwik o 60 większy naprawdę bardzo mi się przyda. Szkoda, że tak późno. Ale dobra, idziemy tutaj zawalczyć z przywódcą tych grasantów i hanówy. No ile tego tarcza może wytrzymać to tu? Muszę sobie Ignis dać, bo to nie ma sensu. Dobra, Ignis jest najlepszym, bo on wtedy wypuszcza tarczę. Dobra, i ginie. Jeszcze sobie coś z niego zbiorę. No i dobra, chyba wszystko. Nie wiem, czy jest tu jakaś skrzynka do zrabowania. Chyba nie ma żadnej. Dobra, to ja wychodzę. No i co? O nie. Jakby mnie teraz zabili, to by było. No i co, i tylko te typy do zabicia? Co ja tu jeszcze mam zrobić? Aha, jeszcze tu są jakieś. Nie wiem skąd one się wzięły. Psy Hanzy. No, to mogę już zakończyć. Czy o co tu chodzi? Coś jeszcze na górę można wejść, może jakąś skrzynię trzeba jeszcze obrabować, albo to jeszcze nie był ich przywódca. Aha, tu są kolejni grasanci. Dobra, Igni jest konieczne. Dobra. I idę dalej w górę. Kolejny, to ich jest sporo tu jeszcze, idę. Jeszcze da się wyżej wejść. Ktoś na samej górze jest. Dobra, no i teraz ostateczna bitwa z tą Hanzą, to jest ich przywódca, był. Zaraz to wybuchnie, no wybuchło, nie wiem czy z jego ciała coś pozostało, pozostało coś. No, można już to wydarzenie zakończyć. Bo ja nie wiem. Aha, tutaj wszedłem i już będzie scenka. Jak mi dziękują za wyzwolenie. No i się pojawiło nowe miejsce. Znowu widzę jakieś nowe flagi, mieszkańcy, żołnierze i nawet sklep tu chyba jest. Troszkę niżej. O. No i dobra, porozmawiajmy z nim. Thank you.
ale się fajnie tutaj zrobiło, ożywiło. Mości Wiedźminie, za to, żeś cystusa czteropalcego von Witana ubił, szacunek i wdzięczność masz moją po wieki wieków. Od miesięcy w tych ruinach siedział, z całą tą swoją hanzą. Kto wpadł im w łapy żywy, żałował, że trupem nie padł w boju. Solidny oddział zgromadził wokół siebie. Zbierają się padalce z różnych stron świata. Grasanci chędożeni. Ciągną jak muchy do gówna. Dobrze, żeś wyrżnął ich do nogi. Za to masz u mnie wszystkie towary z rabatem. Rzucę okiem na twoje towary. Mam nadzieję, że można mu posprzedawać. Dobra, mam mnóstwo kasy, więc mu fajnie posprzedaję to wszystko, co tu pozbierałem. Ale to jeszcze dobrą kasę strasznie za to widzę daje. A jeszcze ile tego mam? Ale kasy. No nie no, wzbogaciłem się potężnie. Powodzenia na szlaku. Zobaczę, ile ten odcinek trwa. 11 minut. Ja bym to rozbił na dwa odcinki, bo widzę, że tu była długa dość akcja i może być znowu taka długa. To już myślę następny będzie tym finałowym tej misji, bo nie ma co tego wszystkiego chyba na jeden odcinek zostawiać. A więc w tym filmie byłoby to już na tyle i cześć!